Sponsorem programu jest Orlen. Czyli nastąpiła zmiana ulubionej dyscypliny sportu. Dość skromnie wyraziłeś się o tych sukcesach w siatkówce plażowej. Nie dodałam tego na wstępie. Mistrz świata i mistrz Europy juniorów w plażówce. Powiedziałeś, potoczyło się tak, jak się potoczyło. Czemu mistrz świata i Europy juniorów nie zostaje jednak seniorskim siatkarzem plażowym? No to myślę, że to pytanie bardziej powinno zostać zadane do osób decyzyjnych, które decydowały o tym po skończonej szkole, bo ja chodziłem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi i tam grałem w plażówkę. No i osoby decyzyjne o tym, żeby zostać dalej w kadrze, no nie wyrażały zbyt wielkiej aprobaty do tego, żebym po prostu został. Było gdzieś tam dla nich to coś takiego, że no skończy szkołę, to zostanie i dalej będzie grał w tą siatkówkę, ale nie było żadnego planu, nie było pomysłu, nie było propozycji. Więc w sumie wybrałem drogę, wydaje mi się, taką jaką chyba teraz, nie wiem czy jakikolwiek młody siatkarz by taką drogę wybrał, żeby zacząć od zera, no bo zacząłem od zera, od drugiej ligi, od zera patrząc od najniższego szczeblu i udało mi się dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz, także jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwy i nic nie zamieniłbym w swoim życiu. Sponsorem programu był Orlen.